future, I would like to be a singer, teacher, and MG. And in the future, they can enjoy their life. I'm very proud of my students. They learn a lot and they're improving a lot. But I live far away in Mustang. And in the future, I would love to be. Piękną mamy zimę tej wiosny. Ołtarz w szopie. Proboszcz z kościeliska robi porządki w swojej świątyni. Wszyscy ludzie, którzy to obserwują, cały ten proces wymiany tego starego wystroju kościoła na nowy, to po prostu fizycznie cierpią, bo to jest wyrywany kawał naszego jakiegoś dziedzictwa kulturowego. Grała dla nas amerykańska orkiestra wojskowa. Miłośnicy wielkanocnego jaja. W nocy z środy na czwartek w samym Zakopanem spadło około 40 cm śniegu. W czwartek utrzymywała się stała temperatura i wynosiła minus 4 stopnie. Tak duży opad zaskoczył mieszkańców i turystów. W górę nie idę. Kolejka nie działa. Nie wiem, czy ktokolwiek chodzi w górę teraz. No to jest dosyć niebezpieczne. Anomalie pogodowe teraz są takie, że nie przewidzieć z dnia na dzień, co będzie. Także pogoda jest jaka jest. Warunki są. Trzeba być przygotowany na wszystko. Współczuję tym, co poprzekładali koła już na letnie. Takiej zimy nie spodziewaliśmy się, że będzie w kwietniu oczywiście. Nie po to przyjechaliśmy. Plany były na krokusy, żeby przyjechać, no ale niestety krokusy były wcześniej, teraz mamy zimę. Na drogach zalegała śliska breja. Wielu kierowców zmieniło już opony na letnie. Na Zakopiance tworzyły się gigantyczne korki. Doszło do wielu stłuczek i kolizji. W górach panują bardzo trudne warunki. Na Kasprowym Wierchu spadło aż 70 cm śniegu. W tej chwili pokrywa wynosi prawie 2 metry. Ratownicy tatrzańscy odradzają wycieczki w góry. Po raz pierwszy w tym roku ogłosili czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Zdecydowaliśmy się ze względu na szybko rosnące, duże zagrożenie. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tego czwartego wysokiego stopnia zagrożenia lawinowego. W praktyce dla turystów oznacza to, że trzeba przeczekać. Nie trzeba wybierać się w góry i odczekać, aż ta sytuacja się poprawi. Mieszkańcy kościeliska patrzyli, jak przez lata znikają elementy wystroju z kościoła świętego Kazimierza. Nie ma całych tych futrzynek, które są tu zrobione razem z tymi słoneczkami. Tego nie ma. Nie ma ambony wraz tu z tą górą ze schodami. Nie ma żyrandola. Nie ma ambony, drogi krzyżowej i wielu innych przedmiotów. O interwencję w tej sprawie prosili kurię i wojewódzkiego konserwatora zabytków. Bez skutku. Kiedy jednak ksiądz zdemontował ołtarz Matki Boskiej Królowej Polski z 1937 roku, nie wytrzymali i postanowili go odnaleźć. Leżał w szopie przez kilka dni. Wprawdzie później żeśmy się trochę zawahali, no bo trudno komuś coś wziąć, nie mamy dokumentu na ołtarz, ani nic, no wezwaliśmy policję, żeby pod nadzorem policji, żeby to nie było jako kradzież, czy włamanie, czy cokolwiek. No i po prostu później policja też nie za wiele zadziałała, no powiedzieli, że muszą do księdza jechać, żeby po prostu porozumieć się, jak ten ołtarz odzyskać. Pojechaliśmy do gminy, ksiądz był akurat w gminie na spotkaniu z Radą Sołecką i ten ołtarz po prostu powiedział, żeby sobie ten ołtarz zabrać. Jeśli go chcemy zabrać, to go możemy zabrać.
Kościół w Kościelisku wybudowano w 1916 roku. Jego wystrój powstawał latami. Wykonywali go sami parafianie, dziadowie i ojcowie dzisiejszych mieszkańców. Ma więc wartość nie tylko historyczną, ale i społeczną. Główna wartość tych wszystkich elementów jest taką wartością związaną z szacunkiem dla pracy naszych przodków. Bo to jeśli ten ołtarz moja prababka na przykład fundowała, no to ja mogę powiedzieć swoim dzieciom, wnukom, że jest taki fragment. Takich fragmentów fundowanych i robionych przez różnych mieszkańców Kościeliska jest mnóstwo. Kościół wpisany jest do ewidencji zabytków, jest więc pod opieką konserwatora. Ksiądz nie konsultuje zmian nie tylko z nim, ale i z parafianami. Zlikwidował radę parafialną. Ja myślę, że ksiądz dużo mógłby zrobić tutaj, tylko trzeba z porozumieniem ludzi. Trzeba najpierw powiedzieć, co się chce zrobić, a później robić. I po prostu musi być rada parafialna. Ksiądz nie chciał z nami rozmawiać. Kościół zastaliśmy zamknięty. Do jego wnętrza mogliśmy zajrzeć tylko przez szklane drzwi. Zamknięte drzwi do kościoła zastał również wojewódzki konserwator zabytków, który o swojej wizycie powiadomił księdza. Nie mieliśmy do tej pory oględzin takich ustawowo przyjętych, ze względu na to, że ksiądz nie przyjął naszego zawiadomienia o kontroli. Ale teraz mamy drugi termin na 18 kwietnia wyznaczony, więc 18 kwietnia będziemy już wiedzieć dokładnie, co się pozmieniało w stosunku do pierwotnego wyglądu. Parafianie nie podejrzewają swojego proboszcza o złe zmiany. Być może wprowadzane zmiany są spowodowane odmiennym gustem duchownego. Księdza, ta cała nasza estetyka, która jest taka rozrzeźbiona, drażni. On jest minimalistą, tak, i on by chciał, żeby tak. To wszystko było surowiutkie i lutowskie. Dlatego odarł to wszystko od no tego, oddziera systematycznie. Zostało to teraz tak, dekoracyjności. Wiecie co, tak, ani w tą stronę, ani w tą stronę. Tak, są dwa światy. W tej chwili są dwa światy. To już jest, no należałoby to moim zdaniem przywrócić. Ratunkiem dla kościoła będzie wpisanie go do wojewódzkiego rejestru zabytków. Zgodnie z prawem, wszelkie zmiany będą wtedy podlegać odpowiedzialności karnej. Zaręczna mako, opiekunko ludzi, niech się wasze rod. Oh my goodness, now my mind goes blank. It's too much pressure, you know the song better than I do. Jill śpiewa w US Air Force in Europe Band, ale swoje korzenie ma w Nowym Targu. Panieńskie nazwisko jej matki to Fryślewicz. To jej trzeci pobyt w Polsce. Moja mama gotuje po polsku i każdego roku Boże Narodzenie obchodzimy po polsku. Lubię przyjeżdżać do Polski, szczególnie do tego regionu. Uwielbiam tutejsze jedzenie, owczy ser, kiełbasę, pierogi, gołąbki. Smakuje mi jedzenie i uwielbiam Polaków. I enjoy the food and of course the people. Everyone looks like my relatives. Tym razem Jill przyjechała pod Tatry wraz ze swoją orkiestrą, aby uczcić dziesięciolecie współpracy Narodowego Parku Gór Skalistych ze Stanów Zjednoczonych i Tatrzańskiego Parku Narodowego. Koncert amerykańskiego bandu odbył się w Nosalowym Dworze. Przed występem muzycy gościli w redakcji Tygodnika Podhaleńskiego. Zgadza się. Dzięki temu możemy dotrzeć do tylu ludzi, zaufać sobie, nawet jeśli nie mówimy w tym samym języku, jest między nami nić porozumienia. I to uwielbiamy. Poznawać nowych ludzi i nowe kultury, a także dzielić się naszą, amerykańską kulturą. Rozumiemy się bez słów, z pomocą uśmiechu i dobrej muzyki. We do. With smiles and good music, yes. Orkiestra powstała w 1944 roku. Muzycy podkreślają, że to również data powstania bandu sławnego Glenna Millera. W swoim repertuarze mają nie tylko jego utwory. Grają muzykę z wielu innych krajów. Na występie w Zakopanem zaprezentowali utwory Chopina i specjalny utwór, który powstał z połączenia polskiego i amerykańskiego hymnu. I do przodu. Chciałoby się dokończyć za klasykiem, patrząc na zawodników. Na Kalatówkach w lany poniedziałek odbyły się 19 zawody o wielkanocne jajo. Przyjechało rywalizować 38 pań i 58 panów. Przynajmniej tak podawali ze są mężczyznami. I prawda jest taka, że każdy co dnia jako coraz lepiej wyubierani, coraz lepiej na tych nartach starych jeździący. Cały dzień w dwóch kategoriach rywalizowali.
Pierwsza kategoria to był na styl, jak pięknie przejechać, a drugą na czas, bo za moi kochane nie patrzyli na to, że w terenie zabudowanym powyżej 50 nie jeden jechał. Tu nie liczy się wiek i płeć. Ważny jest sprzęt, styl i odpowiedni strój. Zabawa, inna jazda, inna bajka. Całkiem inne dla ciężko. Bardzo fajna zabawa. Mam tutaj strój strzelca alpejskiego pierwszej górskiej brygady narciarskiej, która właśnie stacjonowała na terenach polskich, między innymi na Podkarpaciu. No i właśnie starałem się jak najlepiej wszystko skompletować, aby grało i zgadzało się z tym, jak to było. Niektórzy właśnie dzięki powrotowi do korzeni narciarstwa widzą szansę na jego rozwój i dziś. Jak te tradycje wrócą, to nano salunom zrobią dwie nowe trasy. Obydwie zalodzą i w końcu będą te nasze chłopy umiały się ścigać po tych alpejskich stokach i wygrywać. Prędzej jednak chyba spotkamy się na 20. Wielkanocnym jaju, które już za rok. I tu mam protokół z zawodów dzisiejszych. I tu jest wyraźnie napisane, że dnia 17 kwietnia 1937 roku odbyły się zawody na starym sprzęcie i jeszcze tylko załącznik ten, który pisałem ręcznie, także tutaj to jest oczywiście standard maszyna. Także napisz, że udzielaliśmy wywiadu. Właśnie udzieliliśmy wywiadu. Przepraszam, jak za tygodni podhalański. A to znana, już słyszeliśmy w Krakowie, też było słychać. Tak, dziękuję za uwagę. Number for 911.